Czy wiecie, jakie są symptomy zewnętrzne chorych nerek, nerek, które źle pracują, źle funkcjonują i mamy czy to pierwszy, czy drugi, czy trzeci stopień niewydolności nerek? Się o tych zewnętrznych symptomach, 7 zewnętrznych symptomów, które świadczą o tym, że nasze nerki źle funkcjonują. Nasze nerki wołają o pomoc. Nerki, chciałam w swoim wstępie powiedzieć, że nerki filtrują produkty przemian materii, ale również dzięki nerkom w organizmie pozostają te dobre składniki odżywcze. Mają w sobie nerki mnóstwo, jak około 1 miliona kłębuszków nerkowych, które to filtrują i uszkodzenie tych kłębuszków prowadzi do tego, że podwyższa się nam poziom kreatyniny, jest to badanie na kondycję nerek i obniża się nam filtracja tych kłębuszków nerkowych i tutaj to badanie to jest EGFR. Jest istotne, żebyśmy sobie od czasu do czasu takie badanie zrobili, dlatego że nerki są organem, który się nie regeneruje. Nerki raz zniszczone, są zniszczone i nie ma odwrotu. To nie jest tak jak wątroba czy inne rzeczy, które po prostu w wyniku dobrej diety potrafią się pod niej zregenerować. Owszem, możemy wspomagać nerki, ale tak jak mówię, to jest taki narząd, który się nie regeneruje i trzeba na niego bardzo uważać, dlatego że wzrasta w Polsce coraz większa ilość jest osób, które mają zdiagnozowaną niewydolność nerek. Nerki nie dają nam żadnych objawów typu ból, bo najczęściej myślimy o tym, że coś nas boli, w związku z tym wiemy, że to źle funkcjonuje. Nerki bolą dopiero w ostatnim stadium, wtedy, kiedy już jest źle. Wcześniej nie dają żadnych objawów, nie wiemy nawet o tym, że tamte nerki się znajdują na tyle pleców i że jest problem. Chyba, że na przykład mamy kolkę nerkową, wtedy dokładnie wiemy, gdzie się nerki znajdują. Ale wracamy do tych objawów zewnętrznych. Metaliczny smak w ustach. Ten metaliczny smak w ustach właśnie świadczy o tym, że nerki mają problem. Nie są w stanie tego filtrować, co zjadamy i również wskazują na to, że one zaczynają być niewydolne. Sprawia to, że toksyny w organizmie pozostają, one nie są wydalane i stąd ten metaliczny smak w ustach. Druga rzecz to jest swędzenie skóry. Takie swędzenie może się pojawić gdziekolwiek. Jest ono częste, nie mamy tam żadnych wysypek, nie mamy żadnych zmian skórnych, a mimo tego cały czas się drapiemy. To też jest objaw chorych nerek. Następna rzecz to są opuchnięte powieki. Te powieki pod oczami, one są, tworzą się takie worki. To też jest objaw tego, że nerki źle filtrują naszą krew. Kolejny objaw to są opuchnięte stopy. Opuchnięte stopy, kostki, ta opuchlizna jest dosyć duża i wtedy po naciśnięciu na przykład robi się takie wklęśnięcie, taki dołek w tej opuchliźnie i on nie wraca do poprzedniego stanu. Kolejny objaw zewnętrzny niewydolności nerek. Następna rzecz to jest mocznikowy szron. Taki mocznikowy szron to już jest objaw trzeciego stadium, ostatniego stadium niewydolności nerek, gdzie w wyniku wytrącania się kryształków mocznika takie białe przebarwienia pojawiają się na skórze. I to jest tak zwany mocznicowy szron. Kolejny objaw to jest wysokie ciśnienie, to jest nadciśnienie. Więc jeśli na przykład pojawi się u Was nagle nadciśnienie i nie widzicie żadnego powodu, który nie byłby skorelowany, który byłby odpowiedzialny za takie wysokie ciśnienie, to na pewno zbadajcie nerki. I tak jak powiedziałam, dwa wskaźniki, które Wam mówią o kondycji nerek, to jest kreatynina, i to jest EGFR, czyli to jest to, jak te nerki filtrują naszą krew. Tutaj należy wspomnieć o tym, że wysokie ciśnienie uszkadza dodatkowo. Nie dosyć, że ono jest wywołane, to dodatkowo jeszcze wysokie ciśnienie uszkadza nerki. Dlatego bardzo zwróćcie uwagę na to, żebyście to nadciśnienie mieli, żebyście ciśnienie mieli w normie. Następny objaw. Zmęczenie. Permanentne zmęczenie. Nie macie anemii, nie przepracowaliście się, jesteście wypoczęci, jesteście odżywieni, a mimo tego czujecie się zmęczeni. Również macie dobrze funkcjonującą tarczycę, bo tarczyca często daje objawy zmęczenia. Nie wiecie skąd, a czujecie się zmęczeni, wam się nie chce, zbadajcie nerki. Czy to czasem nie jest problem, czy to czasem nie jest objaw zewnętrzny właśnie złego funkcjonowania tych nerek. Kolejna sprawa to są te z białko w moczu. Tutaj do tego celu trzeba będzie zrobić podstawowe badanie moczu. Ale również możecie to zauważyć, kiedy na przykład kiedy oddajecie mocz i oddacie go do jakiego moczu, do słoiczka w domu i zobaczycie takie białe kłębuszki,
czy też takie osady w tym moczu, to może również zewnętrznie wskazywać na to, że w moczu pojawiło się białko. Białko w moczu, jeśli pojawi się nagle i jest go niewiele, to zwykle świadczy o tym, że mamy problem, że mamy stan zapalny. Natomiast jeśli mamy tego białka dużo, to znaczy, że nerki to przepuszczają to białko i wydalają go z moczem. To jest na pewno powód do tego, żeby się tym tematem zainteresować, żeby się zwrócić do lekarza i na pewno nie możecie tego pozostawić, bo to bardzo będzie uszkadzało nerki. To świadczy o tym, że one naprawdę nie dają sobie rady. Następna sprawa to jest kwaśny zapach moczu. To poczujecie oddając mocz. Poczujecie to, że ten zapach się zmienił, on jest inny, że czuć go mocno, że tak gryząco w nozdrzach. I tutaj przy tym kwaśnym zapachu to z jednej strony może to być pojawienie się cukru w moczu, gdzie osoby chore na cukrzycę będą wiedziały w którejś tam stadium cukrzycy, że bo w początkowym stadium zwykle tego nie ma, nie widać tego w moczu, natomiast w późniejszym stadium ta glukoza pojawia się w tym moczu. To też może świadczyć o tym, że jest problem z nerkami, ten kwaśny mocz. Tak jak powiedziałam, jedne to jest cukrzyca, a drugie to jest zaburzenie równowagi amoniaku. To też będzie świadczyło o tym, że ten mocz jest kwaśny. Ostatnią rzeczą to jest to, że generalnie osoby z problemami, które borykają się z problemami z nerkami, mają niski poziom witaminy D3. I mimo suplementacji ten poziom nie będzie chciał się podnieść, dlatego że nerki pomagają w reaktywacji witaminy D3 do tej aktywnej formy. I teraz, jeśli one tego nie zrobią, to my w badaniach nie będziemy widzieć podwyższonego poziomu witaminy D3. I będzie nam się wydawało, że mamy go za mało, że mamy za mało tej witaminy D3, że coś trzeba zrobić. I tutaj, tak jak mówię, będziemy się suplementować, a mimo tego może się okazać, że mamy ten poziom niski. To tu na pewno zerknijcie, pójdźcie do lekarza, zróbcie badania, czy aby nie pojawił się problem z nerkami. Bo powiem Wam tak, okazuje się, że mimo tego, że Polska jest krajem rozwijającym się, jest nam coraz lepiej, mamy coraz większy dobrobyt, coraz więcej ludzi ma problemy z nerkami, coraz więcej ludzi jest dializowanych, ma przeszczepy, ponieważ tak jak mówię, to jest taki cichy organ, on nie daje żadnych objawów, takich, o których byśmy mogli wiedzieć, że to jest to. Nie wiem, boli nas brzuch, wiemy, że nas boli brzuch. Mamy biegunkę, wiemy, że mamy biegunkę, że coś się dzieje z jelitami. Boli nas serce, też nas kłuje. Nerki nie robią nic. Po prostu nawet nieraz nie wiemy, że one tam są. Chyba, że tak, dostaniemy kolkę nerkową albo mamy jakiś piasek na nerkach. Wtedy czujemy, wiemy dokładnie, gdzie one się znajdą. Dlatego zadbajcie o nerki, bo one są naprawdę bardzo ważnym organem dla naszego dobrego funkcjonowania. Życzę miłego dnia. Jeśli filmik się podobał, zachęcam, żebyście Państwo podzielili się z nimi, zalajkowali, zasubskrybowali i życzę zdrowych nerek.